przed filmem powiem tylko, że to był mój pierwszy raz przed kamerą i było naprawdę ciężko, więc jeżeli zapomniałem o czymś czy coś, to przepraszam. Zostawcie subika i lajka, jeżeli chcecie więcej vlogów oczywiście. No i miłego oglądania. Czemu ja się na to zgodziłem? Jezu, oby nie padało, oby nie padało. Także hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku, z życia. W sumie to życie jest. Mam tutaj przygotowane pytania od was. Zrobiłem to tak spontanicznie, że się bardziej nie dało spontanicznie. Jesteśmy w ogóle na środku drogi, ale to już nieważne. Zrobiłem screeny waszych pytań. Ej, nie no, padać będzie. Dobra, trzeba szybko. Trzeba szybko. W ogóle to jest mój mikrofon z domu, tak? Bo nie mam innego mikrofonu. Ale zabezpieczyłem go skarpetami, więc chwilę powinien wytrzymać. Także pytanie pierwsze. Czy będą regularnie filmy? Czemu zadajecie takie pytania? Przecież przez 2 lata wrzucam codziennie film. Czy jesteś dziewczyną? Serio? Czy... Nie. Nie jestem. Ile masz lat i jak się nazywasz? Oto jest wreszcie jakieś ciekawe pytanie. Który mamy dzisiaj rok w ogóle? Mam 22 lata, urodziłem się... Mam 22 lata? Co jest? Ej, bez ski, to jest 2020... Ej, ja teraz nie wiem! Ja się stresuję, to jest mój pierwszy vlog i sam nie wiem co mówić zresztą. Mam 22 lata, mam na imię Konrad i mieszkam w Lublinie. Odpowiedziałem na 3 pytania, mam nadzieję, że nie będziecie mnie śledzić, bo tutaj jest jeszcze parę takich dziwnych, chorych pytań. Czy podoba ci się twoja praca? No słuchaj, siedzę na plastikowym krześle na drodze, udaję debila, bo tu ludzie czasem przejeżdżają, to jest najdziwniejsze. I siedzę w kominiarce przed ludźmi, których nie znam, ale jest super. Czemu nazwa Screamy? Nazwa Screamy wynika stąd, że jakieś 10 lat temu brat mi ustawił nazwę Screamy i zostało Screamy. Czemu ludzie zadają pytania, czy mam drzwi w pokoju, albo czemu mam drzwi w pokoju? O co wam chodzi? Wy jesteście normalni? Ja was prosiłem, żebyście zadawali normalne pytania o mnie, o tym co robię, o tym co będę robić, a wy czemu masz drzwi w pokoju? No jak nie masz drzwi w pokoju, to współczuję. Za ile masz komputer? W sumie nie powiem wam za ile mam komputer, bo sam nie wiem, ale teraz otwieram wreszcie otwieram Instagrama. Uwaga, Screamy Official przez 2F. I tam będę wysyłać takie zdjęcia, komputer, stanowisko. Mam w ogóle zwierzątko, ktoś zapytał się czy mam zwierzątko. Mam zwierzątko, mam agamę brodatą, to jest jaszczurka. I on jest kozakiem. Nie mam jeszcze dla niego nazwy, ale planuję go nazwać pies. On dosłownie jest jak pies. Daję mu rękę, on mi po prostu daje łapę. Czy mi laptop moknie? Zaraz wracam. Czemu ja muszę mieć takiego pecha? Cały dzień nie padało, zacząłem nagrywać i oczywiście pada. Czy założysz sklep? To jest w sumie mega dobre pytanie, bo miałem założyć sklep w sumie jakieś 1,5 roku temu, ale ja jestem po prostu leniwy, tak? Tak samo było z tym Q&A. Miałem zrobić Q&A na 100 tysięcy subskrypcji. Później na 200 i jest na 300. Screamy, jakie masz auto? Auto jest w sumie za wami. Może auto wam nie pokażę? To nie jest stabilne, bo będziecie mnie ganiać, ale... Także możecie zgadywać. Jezu, zapomniałem telefon. Dobra. Uwaga, pytanie następne. Ten mikrofon cały czas mnie zasłania. Czy lubisz nagrywać na YouTube? W sumie to lubię, mega lubię nagrywać. Ale najgorszą rzeczą jest szukanie pomysłów. Po prostu dawanie wam takiego dziennego kontentu bez przerwy. Typu, że jadę na wakacje na 2 tygodnie. I ja muszę przygotować dosłownie 14 filmów. Znaleźć 14 pomysłów na te filmy. W sumie następne pytanie jest o tym. Jak czujesz się z tym, że zabierasz kontent z zagranicy jak 90% polskich youtuberów? Ty no w sumie dobrze się z tym czuję.
Nie no, już praktycznie nie podkradam, bardziej teraz wymyślam po swojemu. Wcześniej też wymyślałem po swojemu, po prostu brałem pomysł jakiś, wzorowałem się na tym i robiłem po swojemu. To nie jest tak, że kopiowałem po prostu jeden do jeden, tylko patrzyłem, co nagrać tak naprawdę. Lubisz dinozaury? Lubię w sumie, teraz gram w Arka w ogóle. Czy grasz w gry, których wolisz nie nagrywać? Oczywiście, że gram w gry takie dla siebie w sumie, można powiedzieć. Nawet gram w Teardown czasami, albo BeamNG czasami w sumie. Mimo, że mam z tego jakieś 200-300 odcinków razem. Ale po prostu nagrywam te gry, bo je mega lubię. I serio, czasem po prostu po nagraniu BeamNG? A, pogram sobie jeszcze, nie? Czy masz prawo jazdy? No w sumie przyjechałem, ale... Nie musiałbym mieć prawo jazdy, żeby przyjechać, ale mam prawo jazdy, żeby nie było. Jezu, no mi wszystko tu moknie, mam nadzieję, że mikrofon nie będzie mieć spięcia i nie będę musiał nowego mikrofonu kupić. W ogóle ktoś pytał, jaki masz mikrofon, w sumie sam już nie pamiętam, to jest Rode NT1A. Twój ulubiony sport. W sumie moim ulubionym sportem jest jeżdżenie samochodem i to traktuję jako sport, rozrywkę, spędzanie czasu ze znajomymi. W sumie 90% czasu, który spędzam, to samochód. To jest samochód poza YouTube'em, samochód, jeszcze raz samochód. To jest po części moje drugie życie, o którym nie wiedzieliście. No i finalnie przechodzimy do pytania Screamy, pokaż twarz. Znaczy, to nie jest pytanie, tylko rozkaz od was. Czy pokażesz twarz? Czemu nie pokazujesz twarzy? Gratulacje, kiedy pokażesz twarz? I milion innych pytań. Jaki masz komputer, że Teardown lubi lagować? Mam w sumie, mogę samą kartę graficzną powiedzieć, mam RTX-a 3090 Ti. Teardown po prostu jest taką grą, że rzucisz bombę nuklearną, to każdy, po prostu każdy komputer, nie ma żadnego komputera, który by coś takiego wytrzymał. Czy mieszkasz z rodzicami? Mieszkam w sumie z kolegami, a nie z rodzicami. Mieszkam z Impem i z Ksenem i razem wspólnie wynajmujemy domek, razem spędzamy czas. Znaczy ja w sumie wychodzę z domu co chwilę, żeby pojeździć i marnuję hajs na paliwo, bo teraz jest w sumie tragedia. No ale to by było na tyle. Pytania się cały czas powtarzały w sumie. Jak masz na imię, pokaż twarz, gdzie mieszkasz? To jest cała sekcja pytań. Także ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka oczywiście. Jeżeli chcecie więcej Q&A, może będę się mniej stresować tym razem. Życie mnie po prostu... troluje. Musiało padać, nie? Chciałem nagrać Q&A, musi padać. Jezu, ale serio nikt o montażystę nie zapytał? Dobra, ja się nazywam Akapibara, zapraszam na mój kanał i siema.